zawsze wracam do dzieciństwa, do mojej babci. I właściwie wszystkie pierwsze książki to były opowieści babci, które ja sobie odświeżyłam i zapisałam. Wszystkie kolejne powstają dzięki właściwie dzieciom. Ja nie muszę siedzieć w domu i wymyślać. Po prostu spotykam się z tymi małymi, głodnymi molami książkowymi i czasami jedno słowo pociąga za sobą cały ciąg opowiastek. Na przykład usłyszałam w gramolątko. No to wiadomo, że to jest ktoś, kto się wgramolił pod kocyk. No jakże o tym nie napisać bajki? Czasami jest tak, że my nawet nie wiemy, co się dzieciom w danej bajce spodoba. Ja próbuję jak gdyby wszystkie bajki umiejscowić w miasteczku, które nazwałam bajkowo Stare Knedelkowo. I zawsze zabieram dzieci do podróży po tym miasteczku, a że są tam tylko 4 ulice, więc jest niewiele domów, ale w każdym kryje się jakaś historia. No i dzieci zaciekawieniem otwierają kolejne drzwi i opowiastka powstaje. Ale myślę, że bardzo ważne przy tym czytaniu i wciąganiu dzieci w bajki jest nasza obecność dorosłych. Którzy, i nie chodzi o takie naśladownictwo, że dorosły czyta i dziecko patrzy, tylko żeby jak gdyby uczestniczyć w czytaniu. Mamy też takie akcje, które mówią, dzieci czytają dorosłym. Bo taki ważny moment to jest to, kiedy z tej pięknej, kolorowej bajki z obrazkami trzeba przejść na bajkę, w której tak naprawdę rządzi tekst, chociażby Andersenowski. Jak to zrobić? Jak dzisiaj, kiedy mówimy o swoistym kryzysie czytelnictwa w ogóle, a z drugiej strony, kiedy chociaż tu jesteśmy w bibliotece za każdym razem, widzimy tłumy dzieci, no kochających się w tych bajkach. Ja nie widzę tego kryzysu, szczerze mówiąc. Tam, gdzie się spotykam z dzieciakami, właściwie one czytają. Pewnie mniej, więcej. Pewnie różnie jest to w szkołach, różnie z lekturami. Ale czasami dziecko no, znajdzie taką książkę, o której my nie pomyślelibyśmy, że ona ich zainspiruje. Czy ja często kończę warsztaty na przykład tym, że mówię, a słuchajcie, następnym razem będzie to bajka w środku cytryny. Żeby zostawić jakąś bajkę historii w poczekalni. No oni będą czekali na ten ciąg dalszy. To jak w filmie, po całym filmie, po napisach jeszcze jedna scena. O tak. No i potem to jest właśnie niekończący się ciąg, bo wystarczy opowiadać właściwie to, co jest dookoła nas, a świat jest trudny. Dzieci żyją i my wszyscy w dość, no pewnie zawsze są trudne czasy, ale doświadczone pandemią, tym, że nie widziały nas, tylko swoją rodzinę i przez właściwie maleńki komputer, czas wojny, to na dzieciach się odbija, nawet na tych małych, które wydaje nam się, że nie słyszą, a słyszą. Więc tym bardziej no, trzeba opowiadać bajki i też potem z dziećmi rozmawiać. Ja bardzo lubię zajęcia w mniejszych grupach, nawet czasami jak mam zaproszenie, że będzie więcej osób, proszę o rozbicie, dlatego że wtedy jest tylko ten komunikat zwrotny. One mogą mi zadać pytanie, czasami nie znam odpowiedzi i muszę czasami odpisać im, mówię, że za 3 dni przyjdzie odpowiedź, no bo to są poważne osoby, poważni czytelnicy i czytelniczki. Czyli to powiedzenie, czym skorupka nasiąknie za młodu, może się tyczyć czytelnictwa? Tak, tylko ponoć trzeba zacząć od pierwszego roku życia. Ponoć dzieci jeszcze nie będą, ostatnio czytałam takie badania, nie wiem czy to prawda, rozróżniały danych opowieści, ale zostaje słowo. I ten zbiór słów, które dookoła nich krąży. A potem możemy przejść do wymyślania bajek przez dzieci, do spisywania. Pozwólmy im też tworzyć bajki. To myślę, że jest bardzo ważne.